Witam Cię serdecznie, Tomek Damian z tej strony. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć, jak zainstalować Skype na Twoim komputerze i dlaczego go powinieneś mieć. Przede wszystkim komunikator Skype to jest komunikator, który służy do, wiadomo, rozmów internetowych praktycznie z całym światem. Na całym świecie ten komunikator jest szanowany, używany przez różne osoby. Możesz dzięki niemu widzieć osobę, z którą rozmawiasz, a także możesz Ty udostępnić osobie, z którą rozmawiasz, to co masz na pulpicie, lub ewentualnie ta osoba, z którą rozmawiasz, może udostępnić również swój pulpit komputerowy tobie. Dzięki czemu osoba, z którą będziesz rozmawiał, może wykonywać czynności, które jej podpowiesz, aby mogła wykonać. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli mamy tutaj w e-biznesie, chcemy komuś pomóc na przykład, to ważne, żebyśmy widzieli, co on robi. I co musimy zrobić, aby ten komunikator Skype tutaj sobie ściągnąć? Przede wszystkim wejdźmy sobie w wyszukiwarkę Google, wpiszmy sobie Skype, to się pisze Skype. I od razu nam się otworzył, proszę bardzo, kilka zakładek. My sobie wejdźmy w taką zakładkę, gdzie pierwsza zakładka z góry, tutaj taka nie zaznaczona na ciemniejszy kolor, czyli to jest strona firmowa Skype. I tutaj w zależności od jakiego systemu, jaki mamy Skype, jaki mamy system komputerowy, ja sobie klikam pobierz Skype, klikam sobie Windows, ponieważ ja akurat korzystam z systemu Windows, ale też ten Skype jest tutaj możliwy do ściągnięcia dla takich systemów jak Linux czy system Macowski. Pobieramy Skype, klikając sobie tutaj w ten klawisz. Skype się u mnie zaczął pobierać. Już się pliczek pobrał. Ja klikam sobie go dwa razy tutaj w lewym dolnym rogu i tutaj mi wyskoczyło, czy chcę zezwolić następującemu programowi na wprowadzenie zmian na komputerze. Klikam sobie oczywiście tak. I Skype mi się tutaj zacznie zaraz instalować. Mamy do wyboru język w instalacji. Ja się zgadzam i instaluję. Ja mam Skype'a zainstalowanego, czyli zrobię taką jakby nakładkę sobie tutaj do tego, co mam w tej chwili. Pobierają się jakieś nowe pliki tutaj instalacyjne. Chwilę to oczywiście potrwa. Tutaj bardzo ważną sprawą jest to, żeby podczas uruchomienia Skype'a, podczas zakładania naszego konta, podać swoje dane, imię i nazwisko, ponieważ osoby, które będą wyszukiwały nas, wyszukają nas dużo, dużo łatwiej, jeżeli oczywiście znają nas, znają nasze imię i nazwisko, więc będą mogły nas wyszukać. Mój Skype teraz się wyłączył, ten, którego miałem zainstalowanego, ponieważ tu się zrobi taka nakładka. U Ciebie, jeżeli nie masz Skype'a, to oczywiście będzie to się instalować od nowa, tak jak tutaj widać. Ważne, tak jak powiedziałem, żebyś dał w swojej nazwie Skype'a imię i nazwisko. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ w tym momencie po pierwsze, że to wygląda profesjonalnie, po drugie, że jak ktoś zna Twoje imię i nazwisko, to przy próbie wyszukiwania Ciebie po prostu znajdzie Ciebie w tym Skype'ie, ponieważ często jest tak, że jest też kilka osób, to też warto jest dodać na przykład miasto, z którego pochodzisz. To jest też taka cenna wskazówka tutaj dla użytkowników Skype'a. Proszę zobaczyć, w tej chwili mi się zainstalował ten Skype. Na dole wyskoczyła mi ikonka. Oczywiście tutaj akurat u mnie, w moim przypadku ja już byłem zalogowany na konto, natomiast w twoim przypadku można zrobić, ja tu się wyloguję ze swojego konta i spróbujemy zrobić to od nowa. Proszę zobaczyć, mamy tutaj taki panel Skype'a i co tu należy zrobić? Ja mogę sobie wejść w narzędzia i momencik, użytkownik, aha, pod spodem tutaj jest, jeżeli nie mam konta Skype, to mogę sobie założyć, czyli jeżeli nie masz konta, kliknij ten klawisz, ja sobie zakładam i proszę zobaczyć, tu jest imię i nazwisko. Ja sobie wpiszę na przykład przykładowe jakieś imię i przykładowe nazwisko, powiedzmy Tomasz Ilnicki. Tu oczywiście nazwę użytkownika ja sugeruję, tutaj program zasugerował, żeby zrobić Tomasz.Ilnicki. Zobaczymy zaraz, czy to jest oczywiście czy taka nazwa jest wolna. I hasło sobie ustalamy, to już we własnym zakresie. Hasło trzeba
oczywiście potwierdzić dwa razy. Ja sobie wrzucę tutaj jakiegoś maila, którego bym chciał używać. Powiedzmy, że podam sobie maila, którego używam do innych usług. I tutaj też oczywiście podaj swojego maila, którego używasz najczęściej. Ja tutaj daję przykładowe, natomiast ty sobie podaj takiego maila, jakiego chcesz używać na stałe. I na samym dole potwierdzamy. Zgadzam się i utwórz konto. Skype w tej chwili trochę tutaj przeanalizuje dane i tak jak mówiłem, czasami nasze loginy są niedostępne, więc musimy wybrać jeden z loginów, które nam albo Skype zasugerował. Te loginy tutaj proszę zobaczyć. Tomasz.ilnicki było zajęte, więc możemy sobie wybrać Tomasz Ilnicki na przykład tutaj z cyfrą. Lub wpiszemy sobie Tomasz Ilnicki, powiedzmy, i nasz rocznik urodzenia, powiedzmy, mój jest 79. Ja się nie nazywam oczywiście Tomasz Ilnicki, tylko Tomasz Damian, ale to jest testowe takie konto, więc na przykład zrobimy sobie Tomasz Ilnicki 79. I w tym momencie zalogowało nas do naszego konta Skype. Proszę zobaczyć, jakie to jest proste. Oczywiście można sobie sprawdzić jeszcze nasze wideo. Czy działa, jeżeli mamy kamerkę, to od razu nam tutaj Skype odpowiada. Zobacz moje wideo, ja sobie klikam. O, mogę do Was pomachać ze swojego mieszkania, proszę. Tak wygląda właśnie wideo ze Skype'a. Ale jak tu teraz dodawać kontakty? Jeżeli w tym momencie jesteśmy w panelu Skype'a, jak chcemy dodać kontakty, to wchodzimy w kontakty i na przykład dodaj kontakt. Teraz, jeżeli chcemy kogoś wyszukać, to albo mamy możliwość wyszukać tą osobę po imieniu i nazwisku, albo po nazwie użytkownika. Moje prawidłowe konto to jest tomaszdamian.pl. Tak brzmi nazwa mojego konta, ponieważ Tomasz Damian było zajęte, więc ja sobie wybrałem tomaszdamian.pl, ponieważ kojarzy to się z moją stroną internetową. I proszę zobaczyć, od razu wyskoczyła moja postać z moim zdjęciem. Jest nazwa Tomasz Damian, jest Kostrzyn nad Odrą. Tak właśnie powinna wyglądać konfiguracja właśnie Skype'a. Ja sobie dodam siebie, powiedzmy, do kontaktów, czyli w tym momencie wysyłam jak gdyby jako nie moja osoba prośbę do Tomka Damiana, aby mnie dodał do swoich kontaktów. I to jest cała filozofia Skype'a. W tej chwili jak ja się zaloguję na swoje konto, to ten kontakt mi przyjdzie z prośbą o potwierdzenia przyjęcia do znajomych. I w tym momencie mogę już rozmawiać, powiedzmy, z tym Tomkiem Ilnickim, który tutaj rzekomo założył konto. Pamiętaj o tej zasadzie. Najważniejsze, żeby było Twoje imię i nazwisko. Jeżeli masz stronę na przykład tomaszilnicki.pl, to możesz sobie taki nick założyć na Skype'ie, ale oczywiście najlepiej, jeżeli byłoby to Tomasz Ilnicki albo tomasz.ilnicki, ponieważ łatwo wtedy to dyktować i nie będzie tutaj konfliktu jak gdyby nicków. To by było wszystko na tą chwilę, jeżeli chodzi o komunikator Skype. Jeżeli czegoś nie powiedziałem, to oczywiście będzie podpisane w tekście obok tego wideo. Pozdrawiam Cię serdecznie i zapraszam do dalszej części szkoleń.